Plastik jest w pewnym sensie, czy tworzywa sztuczne są w pewnym sensie ofiarami własnego sukcesu. Chcieliśmy bardzo mieć tworzywa, mieć materiał, który będzie tani w produkcji, który będzie lekki, który będzie łatwy w uformowaniu, który będzie różnorodny, czasami kolorowy, czasami elastyczny, czasami twardy, czasami odporny na wysoką temperaturę, czasami przezroczysty, ale równocześnie, i to była podstawa, bardzo trwały. Taki chcieliśmy mieć materiał. Bo patrząc na cechy takiego materiału, w zasadzie mogłoby się wydawać, że to są same zalety. Natomiast w pewnym sensie nie dorośliśmy do tego. To znaczy, mamy materiał, który rzeczywiście ma same zalety, ale jedną zasadniczą wadę. No właśnie, jest trwały. Czyli jeżeli go zaczniemy wyrzucać, gdzie popadnie, to on niestety się nie rozłoży tak jak kawałek papieru, kawałek drewna w ciągu roku, dwóch, pięciu, tylko on będzie z nami długie, długie lata, setki lat, może dziesiątki, może setki lat. Co więcej, niektóre z tych tworzyw, one się rozpadają fizycznie na coraz drobniejsze kawalątka, ale nie rozpadają się chemicznie. Czyli dalej są tymi cząsteczkami tworzywa sztucznego, tylko po prostu zamiast dużej butelki nagle nam się robi coś w rodzaju proszku, który jest rozwiewany przez wiatr, który się wbudowuje w ciała zwierząt, w organizmy roślin, w liście, w drzewa, w trawy. Jeżeli teraz jakieś zwierzę je tą trawę, to przyjmuje to do siebie. W pewnym sensie już jest zamknięty obieg tak zwanego mikroplastiku. I być może nie musielibyśmy się tym martwić, gdyby nie to, że te cząsteczki niestety wpływają niekorzystnie na rozwój organizmów żywych. Niestety niektóre z nich są na przykład rakotwórcze. W efekcie wyprodukowaliśmy coś, co chcieliśmy, ale nie przewidzieliśmy tego, że nie będziemy potrafili się tym w sposób racjonalny i odpowiedzialny posługiwać. Że zaczniemy to wyrzucać, zamiast to zbierać. I to jest problem plastiku. Jest materiałem, którego nie jesteśmy w stanie w wielu miejscach zastąpić czymś innym. Są całe sektory i przemysłu, ale też jakby naszej działalności, w których nie dałoby się funkcjonować bez tworzyw sztucznych. Więc ja nie podpisałbym się pod, nie wiem, przepisem, deklaracją. Nie używajmy tworzyw sztucznych. Natomiast jestem orędownikiem i jak tylko mogę, to staram się o tym mówić, racjonalnego ich wykorzystania. Nie wszędzie one muszą być wykorzystane, w niektórych miejscach mogą być zastąpione czym innym, a tam, gdzie muszą być wykorzystane, tam, gdzie powinny być wykorzystane, one powinny być w sposób bardzo ścisły zbierane i tam, gdzie się da, przetwarzane.